Pomorska Telewizja Narodowa. Jesteśmy w Warszawie. Mamy piękny słoneczny dzień, sobota. I tutaj mamy na widoku pałac Ujazdowski. To jest fontanna. A z tej strony, o, dzieci jeżdżą na rowerach, widać no i piękne klomby. I tam u góry jest pałac Ujazdowski. Tu mamy piękne klomby, ładnie to jest w Warszawie. Oczywiście dużo rowerzystów, całe rodziny z dziećmi. Mamy piękny dzień, sobota, więc można sobie tutaj w sierpniu, 1 sierpnia mamy święto powstania warszawskiego, więc ludzie wypoczywają sobie. Tam jest następna fontanna, ławeczki, no i tak to leci. Tam są boiska, korty. Więc zapraszamy do Warszawy. Zapraszamy do Warszawy. Do zobaczenia przy Pałacu Ujazdowskim. Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. O, pojechał jakiś specjalny pojazd elektryczny. Hulajnoga jakaś elektryczna, poszła szybko. No i tutaj jeżdżą mi na rowerach. Ścieżka rowerowa jest i urządzenia różne elektryczne gonią. O, i pies jest. I kaczki tam widać latają. I tutaj rowerek. Przyjemnie jest w parku. Droga tylko dla pieszych i dla rowerów też. Także można sobie tutaj i pieszo spacerować, i rowerem jeździć. No i pograć w tenisa, bo tam korty są widać. To jest Agricola. Jakiś klub WCM Agricola. Więc można grać sobie na kortach tenisowych Agricola w tenisa. Tudzież co my tu mamy za boisko Agricola. O, boisko normalne do piłki nożnej też mamy. Proszę bardzo, i tartan jest, i bieżnia. Można biegać, ćwiczyć różne sporty. Klub sportowy Agricola, tam jest widoczny. No proszę, no. Tak to wygląda tutaj. Oczywiście tu jest jakiś piknik. Siedzą tam ludzie, zaraz podejdziemy. Zobaczymy co się tam dzieje. Zobaczymy. Co robią warszawiaki 1 sierpnia 2015 roku. Zobaczmy, tutaj mają sierpnie majówki czy coś. Opalają się, grają. Czyli wypoczynek w sobotę w pełni. Sobotni wypoczynek w parku. Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Co Państwo tu robią? Urodziny. Czyje urodziny dzisiaj macie? Co się urodziło? Zapytam się. Ty ile ma te dziecko? Roczek już ma. Aha. I to takie na dworzu fajne świętowanie? Na łonie natury? No bo dzisiaj jest święto w Warszawie Powstania Warszawskiego, tak? 1 sierpnia. A Wy warszawiacy? Nie. Nie. A skąd przyjechaliście? Warszawianka. Jednak jest jedna warszawianka, się kamufluje. Ta najmłodsza. Najmłodsza to też warszawianka? No to jest tylko ona warszawianka. A ty skąd jesteś? Jak masz na imię? Jagoda. Jagoda, a skąd jesteś? Ze Żdanowa. Ze Żdanowa. Żdanowo gdzie jest? Jakim to jest miejscowość? Jedno na wschodzie, drugie na zachodzie. Ale jakie województwo? No jedno jest w Dolnośląskim, a drugie jest w Lubelskim. W Lubelskim też jest, no, Żdanowo. Tak. Czyli tych Żdanów też to trochę jest, to nie? To jest. Jasne. Pan tu ładnie wymalowany jest? Sam pan te tatuaże sobie robił? Niekoniecznie. Ale też nie do końca tak naprawdę chyba życzę sobie, żeby pan nas nagrywał. No ja nie nagrywam, ja jestem dokumentalistą, dokumentuję co się dzieje, proszę pana. Więc ja przyjechałem z Gdańska i też oglądam Warszawę i to po prostu kręcę to, co jest. Tak, taka jest rola dziennikarza niestety. Także miłego wypoczynku życzę, no i wszystkiego najlepszego dla tego roczka tam. O. Dziękujemy bardzo. Ahoj. Dzień dobry panu, a panowie tak se grają w co? Jak ta gra się nazywa? Zaraz, zapomniałem. Palanta. Badminton chyba. Albo badminton. Badminton, no zależy jak to nazywają tam. I to tak się odbija jeden do drugiego. Dokładnie tak. I co? I kto wygrywa wtedy? Ten co nie odbije, czy jak? Czy ten co nie, czy odbił dwa razy? Chodzi o trans. Jakiś trans padacie? Tak. To znaczy wy nie bierzecie tego marihuany, haszyszu, mocarza, tylko gracie w tego badmintona, to was wciąga. To jest lepsze? To jest lepsze, tak? Zdecydowanie
tańsze i zdrowsze. Tańsze i zdrowsze, no tak, no w sumie to na powietrze lata. Nie trzeba paliwa kupować. Pana boku jest nabita? Wszystko jest nabite, bo ja jestem oficerem, jest czerwonym korsarzem z Gdańska. Mnie tam znają na wybrzeżu. Ale tu warszawiacy jesteście, rozumiem. Przyjezdni. Skąd żeście przyjechali, a propos? Ja jestem z Lublina. A Lublin, a to właśnie marihuana, moja adiutantka jest z Lublina właśnie. Taką ma ksywę w Bractwie Pirackim, marihuana. Właśnie została w Gdańsku. No i co, i tu pan do Warszawy przyjechał aż grać do badmintona? To w Lublinie to już nie grają w to? Tylko w Warszawie? To jest najlepsza zieleń do grania. Aha, tutaj dużo zieleni jest w Warszawie. No patrz pan, rzeczywiście jest trochę zieleni. Ale ja nie wiem, no generalnie to, ja zawsze mówię, że Warszawa to jest szkło i beton. Zieleni nie jest za wiele. A trochę zieleni. A co to za most jest tam u góry? Wiadukt? Co to jest? Jak to się nazywa? Zadaje pan trudne pytania. No bo ja nie wiem. Bo tu jest Agricola, tu jakieś boisko widzę. Sportowe zresztą. A panowie to sportowcy pewnie, co? Nie! Tak turystycznie gracie. Zdecydowanie turystycznie. Turystycznie, tak. To będzie film dokumentalny? To jest, zawsze dokument robimy, tak. To w YouTubie. W YouTubie można zobaczyć Pomorska Telewizja Narodowa. Zapraszamy. Super. Ahoj. Dziękujemy. A tutaj mamy oazę spokoju. No, tak to wygląda. Warszawa, zieleń jest. Grają w badmintona. Majówki sobie robią w sierpniu. Czerwony korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa. Ładnie jest w Warszawie, zapraszamy. Tutaj można zjeść jakiegoś grilla. Mają tam, widzę, i kiełbasa jest. Jest kiełbasa? Nie ma kiełbasy już? To pies zeżarł. Aha. Pies zeżarł, kiełbasy nie ma. No dobra, trudno. Dziękujemy.